Cześć, witam Was w poradniku, jak zrobić z folii aluminiowej kwiat, który w założeniach ma przypominać róże, czyli coś takiego jak tutaj właśnie pokazuję. Co prawda nie ma w najbliższym czasie żadnych dni matki, dnia kobiet, ani żadnych innych świąt, ale każdy czas jest dobry, by sprawić komuś przyjemność lub za coś podziękować. Także zapraszam do oglądania. Tak więc zaczynamy. Powinno nam wystarczyć dwa takie płaty, ale w razie czego można jeszcze mieć tutaj zapas. Zaczynamy od zrobienia łodygi. Przerywamy to na pół. Powiedzmy, że tam mi się w połowie chciało przerwać, ale mu trochę nie wyszło. Przerywamy na połowę i zwijamy to w taką łodygę, taką pałeczkę. Na końcu robiąc taki troszkę taki większy dzióbek, na którym ma się nam zaczepić później kielich, żeby nam nie spadał. Ważne, żeby nie było to za duże, ale żeby był tutaj duży przeskok grubości, jak możliwie jak największy. Ok, i resztę zwijamy, na razie tylko delikatnie to gnieciemy, nie skręcamy tego, żeby później było można jeszcze w to wpleść liście i one się w miarę trzymały. Ok, jakaś taka łodyga jest. Już jeszcze troszeczkę ją tutaj poprawię, żeby miała mniej więcej tą samą grubość na całości, gdy będę przez to przeciągał płatki. Ok, to jest gotowa, odkładamy na bok. I teraz przystępujemy do wykonania, do wyrwania materiału na płatki. Płatki muszą być, im bliżej środka płatek, tym musi być węższy i krótszy. A później coraz to kolejne są dłuższe, lekko dłuższe i zdecydowanie szersze. Może troszeczkę za mały wyszedł, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Składamy na taki kwadracik, składamy na pół i z tej strony, gdzie ta połówka, tutaj wyszła ta krawędź krótsza, czyli ta druga wystaje na nią, czyli to wystające zawijamy do środka, żeby nam się to nie strzępiło. A krawędzie te zawijamy tak na półkole na paznokciu, zaginając. Tak, robiąc taki łuk. Wszystkie zagięcia wykonujemy w tą samą stronę, żeby z dwóch stron nie mieć postrzępionych i odstających elementów. Pierwszy płatek gotowy. Jeszcze możemy go tutaj już wstępnie tak zaokrąglić. Takie zagięcie mu dodać, ale w tym etapie to jeszcze nie jest ważne. No i wykonujemy kolejne płatki, które mają być, każdy kolejny ma być troszkę szerszy od tego poprzedniego. Zagięcia tutaj, żeby zrobić to takie, ten taki płatek zagięty, robimy w tą stronę, tak, by te wcześniejsze nasze zaokrąglanie było od spodu. Tak, żeby te postrzępione, odstające lekko elementy nie odstawały nam tutaj z zewnątrz, tylko żeby to było gładkie.
Myślę, że tyle ich wystarczy. Są różnej wielkości. Niekoniecznie mi się udawało, żeby każdy kolejny był coraz szerszy, ale to nie szkodzi, bo teraz mogę je po prostu sobie ułożyć w kolejności i tak je później zakładać. Tylko, że coś mi się tutaj jeden zagiął dziwnie. W międzyczasie musiałem kamerę przestawić na ustawienia manualne, bo folia sprawiała, że odbijające się światło od folii sprawiało, że no nie za bardzo chciała kamera ze mną współpracować. Dobra, mamy gdzieś tyle tych płatków. 9 w tym momencie. I teraz potrzeba nam jakiegoś długopisu albo innego podobnego przedmiotu z ostrą końcówką, którego oczywiście sobie nie przygotowałem. Dobra. Także teraz możemy się zabrać do tego nakładania tego, ale wcześniej jeszcze trzeba sobie przygotować jakiś kawałek folii, taki mały. Może to być jakieś tam... Najlepiej to właśnie jakieś coś, co nam się nie udało zrobić z tego płatku. Bo tu mam takie strzępy, które no się do niczego nie nadawały, więc je odrzuciłem. To nam posłuży do zablokowania właśnie tych płatków. Ok, czyli bierzemy pierwszy płatek, podwójny w sumie. I robimy tutaj w nim dziurkę na środku. Trzeba uważać, żeby się za dużo nie zrobiła, bo to bardzo łatwo się folia rozdziera. No i teraz przeciągamy przez to naszą łodygę. Tylko trzeba ją jeszcze troszeczkę ugnieść, bo jednak ta dziurka nie jest taka duża. No i dobra. Delikatnie to przeciągamy, żeby nam się to nie rozdarło. I teraz na tym zawijamy ten, ojejku, jak ja to zrobiłem, zawijamy ten płatek tutaj, tak żeby on się nam tutaj troszeczkę tak zazębił, jedna strona otoczyła lekko drugą i ugniatamy na tej naszej kulce, o, w ten sposób, jak tutaj widać. Teraz możemy jeszcze troszeczkę dociągnąć ten płatek. Możliwe, że kulka jest trochę za duża i ona będzie lekko wystawać. Ją będzie widać, a nie powinno być. Ale to nie będzie większy problem. No i okej, mamy coś takiego. To jest nasze centrum kwiatu. Jeszcze lekko tutaj dognotę, żeby nam się tutaj to nie rozwinęło. I lecimy z kolejnym. Każdy kolejny robimy tak, żeby nie było po tej samej stronie, żeby na siebie się nie nakładały, tylko z boku występowały, tak jak w tym przypadku. I teraz tu palcami otaczamy w ten sposób, żeby to się ładnie tutaj zagięło i mocno trzymało. I poprawiamy ten płatek, tutaj dostosowujemy do kształtu, żeby to razem współgrało. No i mamy już coraz większą różę. Ale nie ma co się zachwycać wstępem. Trzeba iść dalej. Jeśli już mamy każdy kolejny płatek, możemy troszeczkę to już dać lekko po skosie, ponieważ ze względu na to, że one nie są tak bardzo od siebie oddalone, będzie nam się tutaj to znowu tak jakby nakładać jedno na drugie, więc lekko, jak teraz mamy, tu mamy jedną linię w tym miejscu, tu jest kolejny to jest ten płatek, to teraz zrobimy tak, żeby to było tak lekko pomiędzy, jeszcze pomiędzy nimi.
W momencie, gdy tutaj wokół tej kulki dogniatamy ten płatek, on się ładnie formuje, dopasowuje do kwiatu, do kielicha. Nie wiem, czy w przypadku róży można mówić o kielichu. I teraz później każdymi kolejnymi płatkami po prostu wypełniamy tą lukę, co nam się tutaj zrobi, co zaburza nam okrąg, tą taką kulistą formę. Odruchowo cały czas wychodzę poza kadry. W międzyczasie mogą nam się niektóre tam listki lekko tutaj te płatki zagiąć, to trzeba je troszkę poprawić. Bo później im więcej mamy z zewnątrz dodanych, to te środkowe wtedy jest trudniej doskonalić. No jak widać, te trochę płatki wyszły za długie, więc będzie trzeba je tam troszeczkę oszukać i je tak dogiąć tam pod spodem jeszcze, czyli wcisnąć tu i tak zagiąć na sobie. Mam tu coś niesforna folia, próbuje uciekać, trzeba ją tutaj podoginać, żeby się miała więcej kantów i się bardziej usztywniła. Jak widać, zrobił nam się trochę teraz taki placek, ale to nie szkodzi, jeszcze mamy około 3 płatki, z czego chyba ten trzeba będzie sobie odpuścić, bo jest za krótki, ale po to się robiło więcej, żeby właśnie nie martwić się tym. Ten też będzie za długi, to będzie trzeba go trochę zawinąć tam. Mógłbym już teraz po prostu na płatkach tutaj skrócić, ale wolę sobie zostawić ten zapas i tutaj ewentualnie manewrować, jak już to mam nałożone. Tym bardziej, że mi to już ucieka. Ale to zaraz dociśniemy wszystko razem i nie będzie problemu. W tym momencie troszeczkę nam zaczyna tutaj się róża buntować. Ale tutaj odpowiednio tutaj to ugniatając pod spodem, wszystko nam wraca do normy. Ok, w miarę to się tutaj ogarnęło. To modelujemy dalej płatki razem z tym, który się schował pod spodem. Ok, powiedzmy, że wystarczy już teraz, bo trochę już tego jest w miarę to okrągłe, lekko się troszeczkę tutaj nam taki kanciaste zrobiło, powiedzmy. Czubek przód troszeczkę za bardzo wystaje. Gdybym na przykład zrobił te zewnętrzne trochę dłuższe i odpowiednio to równo tutaj rozkładał, to by było inaczej. Ale chodzi o to, żeby każda róża była inna, bo co nam z takich samych. Można to jeszcze tu troszeczkę mniejszy kąt zrobić. Większy kąt zrobić i bardziej wysunąć do góry. Ale właśnie tak jak mówiłem, tych pomiędzy już jest ciężko, tymi pomiędzy jest ciężko poruszyć, a samymi zewnętrznymi już niewiele zdziałamy. Jakaś pinceta by się tu przydała albo coś. Chociaż dalej to jest folia i ona nie będzie tak chciała współpracować. Chociaż długopisem nawet w miarę da się tutaj to ogarnąć.
czymś cienkim po prostu można to jeszcze lekko do góry popodginać, jak już mamy dobry tutaj łuk zrobiony. Bo to, że to jest tak ładnie tutaj za ładnie, to po prostu to, że to jest tak tutaj zawinięte wokół, sprawia nam, że ten łuk nam się nie chce tutaj rozwijać. Przez co później jest łatwiej tu cokolwiek jeszcze zmajstrować. Ok, no i teraz sobie dodajemy ten kawałek folii, co tutaj zostawiłem. Owijamy go tak wokół. Chytamy tutaj tak, żeby jak najmniejszą powierzchnię palcami tutaj docisnąć, a żeby trzymać to mocno i zakręcamy lekko. Żeby nam się to wszystko nie odwinęło. No i w tym momencie nasze płatki już się będą u góry trzymać mocno i nie będą chciały nam uciekać. Teraz przystąpimy do zrobienia tego, co w rzeczywistości jest zielone. Mogę wykorzystać do tego te dwa płatki, które mi zostały. Tylko jeszcze nie wiem, jak się do tego zabrać. Dobra, chyba już wiem. Zegnę po prostu je do kanta w ten sposób. Tak, żeby mi się tutaj gdzieś tak zrobię taki rąb, jakby. Obawiam się, że to może być troszeczkę za grube już po tylu zgięciach, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. A i mamy coś takiego. To nam posłuży jako takie małe listki. Z tego zrobimy to samo, tylko muszę to jakoś skrócić. Po prostu to zagnę. I robimy to samo. Można sobie to jeszcze tutaj na pół zgiąć lekko, żeby widzieć, gdzie są te połowy. Chociaż to i tak nie ma znaczenia większego. Okej, mamy już teraz takie dwa trójkąty. Robimy w nich dziurkę standardową, jak we wszystkim. Żeby od razu je tutaj ze sobą nawinąć. Chociaż nie, lepiej będzie najpierw je tutaj nałożyć. I od tym dociskamy tutaj. Później wyciągając jednak tu płaskie, to nam się od razu zmniejszyło. A tu ma się czym trzymać. Możemy w sumie chwycić za ten płatek i po prostu palcami tutaj docisnąć resztę. Jakbym się zabrał troszeczkę inaczej do tych płatków, by było lepiej, ale że już akurat chciałem wykorzystać to, co mi zostało, to tak wyjdzie. Tu sobie od razu trochę tak zegnę. Dobra, i robimy jeszcze właśnie tą kolejną. Było tak, i teraz w ten sposób. No i jakoś to wyszło. Coś tu jest. I lekko to jeszcze właśnie robimy takie łuczki tutaj, żeby to tak fajnie sobie opadało. I tak jakby opadało. Trochę to skiepściłem, ale do auta tego przyczepić nie będę, więc to bardzo wytrzymałe być nie musi. Chociaż i tak muszę to wzmocnić od spodu. Owijając innym kawałeczkiem. Tak, było to w przypadku tych właściwych płatków. I też przydałoby się to jakoś teraz zakręcić. Tylko że teraz nie mam za bardzo za co chycić, bo płatki są pochylone w dół. Są skierowane w dół. Okej,
i mamy coś takiego. Czas najwyższy, żeby zrobić listki, które już będą ostatnią częścią tej róży. Listki możemy wykonać z tych, powiedzmy, nieudanych płatków, z tych kawałków, które się za bardzo nie nadawały. I listki to już nie jest nic trudnego, po prostu sobie krawędzie tak. Najpierw zrobimy sobie kawałek łodyżki. Nie za grube, nie za cienkie, tak żeby się to za łatwo nie urwało. Czyli jeśli mamy prostokąt, to możemy po prostu ten fragment zrulować, choć lepiej jak mamy coś takiego właśnie nieregularnego, to tą cieńszą część, tak jak tutaj jest to troszeczkę węższe, to zwijamy w łodyżkę, a z reszty będzie listek. Zrobimy dwa listki. Teraz tutaj to zgniatamy na płasko i formujemy liść. Troszkę mi się tu rozerwało na rogu, więc nie będzie chciał współpracować, ale sobie poradzimy. Jeszcze troszkę tu dogniatamy i teraz możemy tutaj tak troszeczkę to zrobić taki kieliszek. No i w ten sposób mamy taki listek. Jest tak troszeczkę wgłębiony, żeby nabrał takich swoich kształtów. No i teraz jeszcze jeden zrobimy. Nie jestem pewien, czy to przypomina liść róży, ale pamiętajmy, że to jest folia aluminiowa, a nie kwiat. Jak ktoś bardziej orientuje się, jak te liście wyglądają, to może oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to lepiej uformować. Ok, mamy jeden listek. Oczywiście można też dodać kolce, ale nie wiem, czy ktoś by chciał róże z kolcami, tym bardziej, że widzi coś aluminiowego i się nie spodziewa zagrożenia w postaci broniącej się rośliny. No i teraz jeszcze lekko możemy tutaj zakręcić całością, całą łodygą, ale nie za mocno, żeby jej nie ukręcić, tak by stała się ona nieco bardziej sztywna. No, i mamy efekt końcowy. To by było na tyle, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Dodam jeszcze, że wykonanie tej róży zajęło mi około pół godziny. A za bardzo się nie spieszyłem i też w międzyczasie przypominałem sobie, jak się to robi, bo nie do końca też pamiętałem, więc oczywiście można to zrobić krócej, w krótszym czasie.